Znajdujemy się na targach Expo Real w Monachium na stoisku województwa śląskiego. Rozmawiamy z panem Tadeuszem Adamskim, dyrektorem Wydziału Gospodarki. Dzień dobry. Proszę powiedzieć kilka słów, scharakteryzować krótko województwo śląskie. No, województwo śląskie jest ciężko scharakteryzować, ale jest to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się województw o wysokim potencjale, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną. To jest 4,7 blisko miliona mieszkańców, to jest 13% PKB Polski, to jest najlepsza atrakcyjność inwestycyjna według badań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Żyje się tu dobrze, wygodnie, przełamany został już pewien stereotyp województwa śląskiego, które jest województwem wysoko uprzemysłowionym, ale to wysokie uprzemysłowienie to dzisiaj też wysokie technologie, to coraz bardziej duża szansa dla młodych ludzi dynamicznych, którzy chcą się rozwinąć. Mówię, tu się żyje i wygodnie, i dobrze w wielu przypadkach i we wszystkich miastach. Różnica w stosunku do innych regionów polega na tym, że jeżeli regiony mają swoje stolice, to stolica zjada okolice, a w województwie śląskim jest to równomiernie rozłożone, bo jest aglomeracja, jest tutaj Górnośląski Związek Metropolitalny, 14 miast, 2 miliony ludzi, więcej niż Warszawa. Jest też subregion rybnicki, Jastrzębie, Wodzisław, 700 tysięcy ludzi. Jest też Częstochowa, 700 tysięcy ludzi. Są Beskidy, można wypoczywać i latem, i zimą. Jest zimą, jest Jura Częstochowsko-Krakowska, gdzie można się powspinać. Zresztą jest tutaj też reprezentowane u nas Zawiercie, które jest miastem dobrych połączeń, a dowodem na to jest to, że w weekend, w piątek wieczorem pojawiają się wycieczki tabunami z Warszawy, które jadą na Jurę, powspinać się, pozwiedzać, zobaczyć wszystko, troszeczkę adrenaliny, troszeczkę wypoczynku takiego bardziej ostrego i potem mają z Zawiercia do Warszawy dokładnie jeden przystanek Intercity na przykład. Także ta różnorodność tego województwa jest tak duża, że ciężko jest to opisać w jednym zdaniu, a jednocześnie na to wszystko nakładają się doskonałe warunki do życia, infrastruktura, korytarze transportowe, północ-południe Europy, wschód-zachód Europy. 50% połączeń kolejowych i transportowych koleją jest realizowanych w naszym regionie. Jest tu największe zagęszczenie dróg, czyli doskonała infrastruktura. 44 uczelnie, 200 tysięcy studentów, młodych ludzi. To jest po prostu dynamit, jeżeli chodzi o kwestie rozwoju. Ten potencjał kapitału ludzkiego w regionie jest naprawdę duży. Zresztą korzystają z tego też i inne sąsiednie regiony, czerpiąc te zasoby, co nas boli trochę i chcemy przyciągnąć tą młodzież do nas bardziej atrakcyjnymi warunkami pracy, lepszą jakością nowych stanowisk pracy. Już idziemy w tym kierunku, żeby te inwestycje szły w kierunku wysokiej wartości dodanych, ośrodków badawczo-rozwojowych, centrów usług gospodarczych i to jest ten kierunek, który przyjmujemy jako region, jako województwo. Rozumiem. W takim razie rozumiemy, dlaczego inwestorzy z Polski i zagranicy powinni wybrać właśnie województwo śląskie. A proszę mi powiedzieć, jakie konkretne projekty na najbliższe lata rozwoju? No, to jest właśnie to. Konkretne projekty, które są realizowane przez województwo, to są duże projekty związane z pewnym dziedzictwem historycznym. Zagospodarowujemy Katowice, dokładnie kopalnię Katowice. Jako region budujemy Muzeum Śląskie. To jest muzeum, które historycznie nie zostało, zostało już zaczęte kiedyś, zostało zniszczone przez hitlerowskiego okupanta do zera i ta idea wróciła, żeby je odbudować. Jest realizowany projekt przez grupę architektów z Austrii. Już w tej chwili jesteśmy w fazie konkursowej, jeżeli chodzi o wykonawcę i ten projekt ma finansowanie jako jeden z projektów finansowanych w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to duże przedsięwzięcie. Drugie takie duże przedsięwzięcie, bardzo ważne z punktu widzenia Katowic, to jest Centrum Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które będzie realizowało miasto Katowice. Że ja nie wspomnę o infrastrukturze drogowej, czyli autostrada A1, autostrada A4, jeden z największych węzłów autostradowych, który w tej chwili jest finalizowany
Sośnicowicach pod Gliwicami, gdzie będą skrzyżowane właśnie te dwie duże autostrady. Ta autostrada idzie koło naszego lotniska. Będziemy w przyszłości rozbudowywać Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice. Tam jest na razie jeden pas, potrzebujemy drugi i ewentualnie jeszcze trzeci. Ten potencjał też jest zaplanowany. Kończymy, jesteśmy w trakcie finalizowania Stadionu Narodowego w Chorzowie. Jego zadaszenie, całkiem nowa koncepcja. On tradycyjnie jako jeden z pierwszych w Polsce już miał kwalifikację UEFA do rozgrywania międzynarodowych meczów na tym obiekcie, a teraz będzie jeszcze lepszy. No niestety będzie cały czas rezerwowy, jeżeli chodzi o Euro 2012, co nie zmienia postaci rzeczy, że coś dla niego wymyślimy. Reasumując, jest to sporo, to ja mówię tutaj o projektach województwa śląskiego, ale każde miasto ma też swoje konkretne projekty, które rozwija i tutaj widać wyraźnie, że coraz bardziej jest kończona na przykład duży projekt inwestycyjny obwodnica w Siewierzu. O Siewierzu się często słyszy w mediach w kontekście dużego ruchu drogowego, ciągłych korków, jakichś wypadków. To też rozwiąże ten problem, jeżeli chodzi o kwestie ruchu drogowego, jego bezpieczeństwa, bo to jest ważne z tego punktu widzenia. Oczywiście gdzieś po drodze się dzieją duże projekty transportowe, kolejowe. Marzy nam się oczywiście droga kolejowa od lotniska do centrum Katowic, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia inwestorów. Poszczególne miasta aglomeracji, tutaj nie chciałbym wyróżniać, każdy ma jakiś swój projekt inwestycyjny. Każde też bardzo mocno nastawia się na to, żeby uatrakcyjnić swój region dla inwestorów. Widzimy też duże zainteresowanie naszym regionem partnerów z Chin. To jest ciekawe. To jest dla nas też ważny inwestor, tym bardziej, że wiele z tych regionów chińskich, które są zainteresowane współpracą, mają pokrewną strukturę gospodarczą, a także za plecami potężny kapitał. My patrzymy na ten region też z punktu widzenia innego niż, myślę, inni patrzą. To jest rynek blisko 400 milionów ludzi, którzy wyszli z biedy. To jest rynek konsumpcji, który się budzi. Ja myślę, że ten, kto się osadzi w Chinach w kontekście zdobycia tego rynku, zdobędzie dużą przewagę. To jest budzący się rynek, to jest ciekawy rynek i też każdy region musi o tym rynku myśleć, jak również o tym, jakie tam są nadwyżki kapitałowe. I te nadwyżki kapitałowe będą tutaj lokowane i wiem, że jest klimat przychylny dla inwestycji chińskich w Polsce, jeżeli chodzi o rząd chiński. Ja myślę, że też jest coraz bardziej klimat przychylny, aczkolwiek to są trudne relacje handlowe. Musimy mieć tego świadomość, musimy ubezpieczać te wszystkie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w tamtym kierunku, z naszego punktu widzenia, ale to jest atrakcyjny rynek ze względu na swoją dynamikę wzrostu. No i jest coś, co nam się jeszcze marzy z punktu widzenia regionu i kraju, co jest bardzo ważne. To jest tak jakby udrożnienie drogi do Euroazji w kontekście transportu drogowego i kolejowego. To jest potencjał, który do tej pory nie jest wykorzystany do końca, ale to już przerasta region. To już jest kwestia decyzji strategicznych na poziomie rządowym, ale to jest bardzo ważny problem, tym bardziej, że konkurencja nie śpi. Tak jak był wcześniej obejście północne, jeżeli chodzi o rurociąg, to grozi nam obejście południowe i te drogi transportowe mogą pójść przez Słowację i Austrię, jeżeli tutaj się nie obudzimy i nie podejmiemy odpowiednich aktywnych działań. To z punktu widzenia regionu jest ważne, ale bardziej ważne jest z punktu widzenia rozwoju Polski. To tak wygląda. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Życzę sukcesów.